Uwaga! Dzień dobry Państwu, otwieram 53. sesję Rady Miejskiej Gminy Kozinek. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 13, co stanowi kworum i nasze obrady są prawomocne. Jeszcze raz gorąco witam szanownych radnych, witam panią burmistrz, panią skarbnik, witam panią sekretarz, witam panią protokolan, witam panów z obsługi, witam wyprzedzająco pracowników naszej gminy, witam publiczność. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad wraz z materiałami otrzymaliście Państwo drogą elektroniczną. Czy są wnioski albo zastrzeżenia do przedstawionego porządku obrad? Pani mówi. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Chciałam w tym momencie dodać do porządku obrad cztery uchwały. Jeśli Państwo pozwolą i wyrażą taką zgodę. Chodzi o uchwałę uchylającą uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia uchwały opłat za gospodarowanie, odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Druga, w sprawie ustalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności. W sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek i w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Nadkasińskiej 16 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. To tyle, dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma wnioski albo zastrzeżenia? Nie. Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad wraz z projektami uchwał przedstawionymi i dodanymi przez panią burmistrz? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dołożone projekty uchwał zrealizujemy po punkcie 13. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Protokół z ostatniej sesji był wystawiony w sali sesyjnej, można się było zapoznać. Czy są zatem zastrzeżenia albo wnioski do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, sprawozdanie burmistrza gminy z działalności pomiędzy sesjami. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W ostatnim czasie pomiędzy sesjami realizujemy trzy uchwały. To jest uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji pod nazwą przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie zbiornika Murowaniec w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana jest uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2032 i uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy, gminy Koźminek na 2022 rok. Zrealizowane uchwały to ta z 29 grudnia 2021 roku w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkasą. Uchwała w sprawie ustanowienia flagi i pieczęci gminy Koźminek i zasad ich używania. Uchwała w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek. Ta uchwała wymaga zmiany i stąd ten dzisiejszy mój wniosek o włączenie tego punktu do programu. I mamy niepodjętą jedną uchwałę, tę na temat sprzedaży lokali użytkowych w budynku
przy ulicy Nakwasińskiej. I jeszcze ta jedna uchwała, która wymaga zmiany, to jest ta, która te stawki zagospodarowania odpadami komunalnymi za pojemniki lub worki określonej pojemności do budynków nie zamieszkały. W tym momencie chciałabym też Państwu powiedzieć, bo obiecałam, nie mogło dzisiaj być Pana Marka Cieślaka, który prosił mnie też o wspomnienie o tym, że ma problemy z budżetem. Nasza gmina wydaje w stosunku do innych gmin znacznie większe środki na sport i w drodze takiego, w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych, które ogłaszamy rokrocznie, nasza gmina jest jedną z najbardziej jakby takich szczodrych, jeśli idzie o wspieranie klubów sportowych, mamy ich sporo. I no, te środki, jakie mamy, takie mamy, natomiast oczywiście budżet był planowany w ubiegłym roku, a jakie są wydatki, to też wiemy. I Pan Marek po prostu prosił o tym wspomnieć, że jego budżet, który miał zaplanowany na cały rok, w zasadzie uległ wyczerpaniu i wnosił do Wysokiej Rady o zastanowienie się nad tym, jak ewentualnie wesprzeć jego działalność, która na ten moment właściwie musiałaby być zawieszona, dlatego że już mi się skończyły po prostu pieniążki na działalność tego klubu. Chciałam też powiedzieć w tym miejscu, że wakacje, ten okres popandemiczny i wiosna pozwalają nam na realizację wielu zadań, które w terenie Państwo pewnie zauważają. Szczególnie aktywny jest nasze Centrum Kultury. Cały czas oczywiście pracujemy też nad tym, żeby połączyć te dwie jednostki. To żebyście Państwo wiedzieli, że czynimy różne starania w tej materii. Mimo tego pierwszego niepowodzenia będziemy na pewno próbowali te jednostki połączyć, dlatego że to ekonomicznie jest najbardziej uzasadnione, ale nie tylko ta ekonomia, również funkcjonowanie tych ośrodków wydaje nam się znacznie bardziej komfortowe dla wszystkich, jeśli to będzie jedna instytucja kultury. Ważne, no mamy jednego dyrektora, który na pewno nie pozwoli uczynić krzywdy swojej ukochanej bibliotece, więc sądzę, że to z czasem nam się uda zamknąć. No i tak jak mówię, zachęcam Państwa do udziału w tych wszystkich przedsięwzięciach, do bycia takim aktywnym uczestnikiem wydarzeń, które są dla Państwa projektowane na naszym terenie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A jeszcze mogę, to tak jak Państwo już wiedzą, pojawiła się dzisiaj dosłownie na świeżo z drukarni ta publikacja, która już w ubiegłym roku była planowana. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. Osoby, które tutaj w niej są, mogą ją zakupić. Tylko ci, którzy w tej książce są. To nie jest komercyjny produkt, nie można tego kupić na zewnątrz. To będzie wydawane, tak jak Państwu mówiłam wcześniej, że przy okazji na przykład nadawania tytułu Zasłużony Przyjaciel, ta książka będzie wtedy takim dodatkiem do tego tytułu. Natomiast zakupić ją mogą tylko te osoby, które w niej po prostu są. Dziękuję. Dziękuję. Punkt 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Koźminek za rok poprzedni. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym burmistrz gminy do końca maja każdego roku przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje działalność burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. I nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debaty. W debacie mogą wziąć udział również mieszkańcy. Informacja o możliwości wzięcia udziału w debacie była opublikowana na stronie internetowej gminy Koźminek, również na profilu Facebook. Jeden jest warunek przy tym, żeby ktoś mógł wziąć udział w debacie, taki, że musi mieć poparcie 20 mieszkańców naszej gminy. I zgłoszenie składa się przed dzień obrad. Z tego co wiem, do przewodniczącego rady żadne zgłoszenie, jeżeli chodzi o debatę, nie wpłynęło. Pozwolę sobie Państwu tutaj krótko powiedzieć, co zawiera nasz raport. Rok poprzedni był wyjątkowy z różnych względów. Dwa takie bardzo, że tak powiem, duże wydarzenia tutaj miały miejsce, takie znaczące dla naszej gminy. Niestety pandemia ograniczała nas w sposób
sposób znaczny nasze świętowanie, nasze cieszenie się choćby z tego faktu, że miasto Koźmin do 1 stycznia odzyskało swoje prawa. Przy tej okazji odbyła się taka bardzo skromna, jak na tę okoliczność, uroczystość w kościele, poprzedzona mszą świętą. Przy tej okazji też, bo też nie było możliwości uczynienia tego w 2020 roku w końcówce właśnie z powodu obostrzeń pandemicznych, rozdano też zasłużonego takie, i przyjaciela Gminy Koźminek edycja 2020. I przypomnę, przyjaciela otrzymali zespół śpiewaczy koźminiacy, pan Henryk Muszyński i pan Wcisław Dziubek, natomiast zasłużony dla Gminy Koźminek edycja 2020 jest to pan Józef Bryła. Też jeszcze mieliśmy w zeszłym roku, tak wręczaliśmy zasłużonego przyjaciela edycja 2021. Też przypomnę, przyjaciela otrzymali pan Jan Tomaska, gminna spółdzielnia Samopomoc Polska i pan Zbigniew Gawron. Natomiast zasłużonym dla gminy Koźminek jest pan Zbigniew Marszał. Udało nam się też zakończyć wieloletnie prace zakończone pozytywną opinią Komisji Heraldycznej, jeżeli chodzi o herb, o flagę i o pieczęcie. Jeżeli chodzi o demografię, u nas tutaj na terenie gminy jest to tak mniej więcej na tym samym poziomie od kilku lat. Liczba mieszkańców naszej gminy nie zmniejsza się jakoś znacząco. Jeśli chodzi o Radę Miejską, Rada Miejska w zeszłym roku obradowała na 16 sesjach. Komisja Budżetu spotkała się 13 razy, Komisja Oświaty 10, Komisja Rewizyjna 5, Komisja Skarg Wniosków 6, Komisja Statutowa 10 i Komisja Mieszkaniowa 6. Szanowni Państwo, podjęli 84 uchwały, właściwie wszystkie zostały wykonane. Złożyliście Państwo 58 wniosków i jedną interpelację. Jeżeli chodzi o Radę Seniorów i Radę Młodzieżową, niestety Rady Młodzieżowej nie udało się wyłonić z powodu takiego, że nie było chętnych. Szkoły też pracowały w trybie zdalnym. Ta młodzież, że tak powiem, była ograniczona w jakiś sposób. Udało nam się w 2020 roku powołać Radę Seniorów, ale też cały 2020 nie było żadnych spotkań z powodu właśnie tych ograniczeń pandemicznych, szczególnie jeżeli chodzi o seniorów. W 2021 odbyły się dwa posiedzenia, Rada się ukonstytuowała i działa. Jeżeli chodzi o sołectwa, tutaj żadnych większych zmian nie było. Zmienił nam się sołtys wsi Pietrzyków w związku ze śmiercią pani Violety. Jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, myślę, że ta opieka zdrowotna, podstawowa opieka zdrowotna jest tutaj u nas na terenie gminy na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o wizyty w ramach NFZ-u, mamy tu tak specjalistów chorób wewnętrznych, psychiatrii, medycyny pracy, pediatrii, chorób zakaźnych, ginekologii, stomatologii. Natomiast jeżeli chodzi o prywatne wizyty, mamy kardiologię, reumatologię, neurologię, endokrynologię, diabetologię, ortopedię, urologię i dietetykę. No i oczywiście w ośrodku działa też laboratorium, to Państwo wiecie. Ponadto jeszcze jeżeli chodzi o zdrowie, gmina Koźmin w 2021 wspólnie z aglomeracją polsko-ostrowską realizowała dwa programy dotyczące szczepień przeciwko wódze dwu typu B oraz program profilaktyki nowotworów skóry w aglomeracji polsko-ostrowskiej. Tutaj trzeba też zaznaczyć, jeżeli chodzi o profilaktykę tych nowotworów skóry, to byliśmy tu właściwie chyba najlepsi w całej aglomeracji, bo tutaj nasz pracownik urzędu się tak zaangażował, że było tyle chętnych, że nigdzie na terenie aglomeracji nie było tych badań. Dwukrotnie u nas były, także myślę, że to na pewno z pożytkiem dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o oświatę, liczba uczniów w roku szkolnym 2021-2022, to mamy tak, Szkoła Podstawowa Koźminek 312 uczniów, 17 oddziałów, Szkoła Podstawowa Nowy na Kwasie 90 uczniów, tam jest 8 oddziałów i Szkoła Podstawowa w Moskurni 90 uczniów, też 8 oddziałów. Ponadto jeszcze w przedszkole jest punkt przedszkolny na Kwasinie i w Moskurni. Na Kwasinie to jest 24 dzieci, natomiast w Moskurni to jest 25 dzieci, a w naszym publicznym przedszkolu w Koźminku mieliśmy 169 dzieciaczków, 7 oddziałów. Ponadto jeszcze, jeżeli chodzi o oświatę, kończyliśmy realizację projektu z nauką i pasją kieruje swoją przyszłość w gminie Koźminek. Ponadto uczniowie mogli też wziąć udział w programach takich wyjazdowych, wycieczkowych Poznaj Polskę. Gmina złożyła też wnioski o laboratoria przyszłości.
Działał też cały czas u nas Klub Dziecięcy Akademia Ważniaka. Z tego co wiem, to przy pełnym obłożeniu. Jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne, tak Państwo doskonale wiecie, tutaj zmian żadnych w zeszłym roku nie było, żadnych uchwał nie podejmowaliśmy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, mamy tutaj jednostki OSP. Przypomnę, Bogdanów, Chodybki, Dębsko, Gaćka, Liska, Józefina, Koźminek, Krzyżówki, Młynisko, Marianów, Nowy Nakwasi, Nosuchów, Pietrzyków oraz Stary Karolek. No i oczywiście w tym Koźminek jest wpisany do Krajowego Rejestru, przepraszam, Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Jeśli chodzi o policję, w zeszłym roku przyznaliście Państwo dotacje na zakup samochodów w wysokości 15 tysięcy. Jeżeli chodzi o sport, tak jak Pani Burmistrz wcześniej wspomniała, mamy sporo tych klubów sportowych. Działające kluby sportowe to są Stowarzyszenie Gminne Organizacja Sportu Zieloni Koźminek, Klub Sportowy Pelikan Nowy Karolek, Koźminecka Akademia Piłkarska oraz cztery uczniowskie kluby sportowe: Koźminanka, Maraton, Koźminek oraz Olimpik. Wydatki na sport w 2021 wynosiły 346 tysięcy i w tym dotacje dla klubów też, tak jak Pani Burmistrz wcześniej wspomniała, w stosunku do innych gmin powiatu są rekordowe, bo to jest 200 tysięcy. Jeśli chodzi o kulturę, to jest takie, myślę, że dość duże wydarzenie i takie też historyczne. W zeszłym roku zostało powołane i otwarte Gminne Centrum Kultury. Sam na pewno Państwo uczestniczyliście też w tym Narodowym Czytaniu przy okazji tego uroczystego otwarcia tego centrum. Ponadto jeszcze działa Gminna Orkiestra, działa Zespół Śpiewaczy Koźminianki, działają koło gospodyń wiejskich. 13 mamy kół, w tym kilka się zarejestrowało. To jest Bogdanów, Pietrzyków, Józefina, Dębsko, Rogal i Nowy Nakwasin. Ponadto jeszcze odbywały się spotkania emerytów. Jeszcze też taka rzecz istotna, utworzyło się koło Polskiego Związku Wędkarskiego, sekcja Stędnia Koźminek w zeszłym roku. Ponadto jeszcze odbywały się takie imprezy, jak mieliśmy pokaz rekonstruktorów z Księstwa Warszawskiego, mieliśmy indywidualne Mistrzostwa Polski, po francusku nie będę mówić, bo nie potrafię, powiem w bóle. Następnie też mieliśmy, obchodziliśmy Święto Niepodległości, mieliśmy kiermasz bożonarodzinowy, mieliśmy na Murowańcu Nordic Walking potem mieliśmy objazd powiatu dożynkowy. Jeżeli chodzi o realizację strategii, no to głównie chodzi tu o inwestycje, chodzi tu głównie o poprawę życia mieszkańców i wykonywanie zadań gminy. I tak wspomnę tutaj, że w zeszłym roku skończyliśmy kluczową, dosyć dużą inwestycję, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koźminek, która była prowadzona w latach 2020-2021. Tam uzyskaliśmy dofinansowanie ponad 1 000 000 zł z programu rozwoju obszarów wiejskich. Zakupiono wiaty przystankowe w miejscowości Dębsko i Pietrzyków. Przebudowano drogę na odcinku Lisków Zakrzęt Koźlonków Krzyżówki. Przebudowano drogę w Smułkach. Tam też mieliśmy dofinansowanie 132 750 województwa wielkopolskiego. Tu wspomnę jeszcze przy drodze powiatowej, że gmina udzieliła dotacji powiatowi kalskiemu w wysokości 139 tysięcy ponad. Następnie mieliśmy przebudowę drogi dojazdowej w Nowym Nakwasinie. Tam wartość była ponad 91 tysięcy. Kupiliśmy też serwer i macierz dyskową dla Urzędu Miejskiego. Kosztowało to ponad 56 tysięcy. No i też zakup i montaż lampy solarnej w Koźminku, łącznie ponad 20 tysięcy. Opracowano jeszcze też szereg różnych dokumentacji na przyszłość, do przyszłych inwestycji. Złożyliśmy 12 wniosków do różnych programów pomocowych. Dla seniorów łącznie ze Stowarzyszeniem LGD7 realizowaliśmy projekt Aktywni Plus. Seniorzy mieli tam wykłady, mieli zajęcia z Nordic Walking, ćwiczenia, spacery, jazdy na rowerze. W roku 2020 rozpoczęto dzięki uchwale, którą Państwo podjęliście w roku 2019, sprzedaż mieszkań. W 2020 sprzedano 10 lokali, w 2021 1 i w 2021 też rozpoczęto procedurę przygotowania formalności do kolejnych.
Jeżeli chodzi o egzekwowanie należności, głównie chodzi tu o egzekucję komorniczą, chodzi o wypłaty za wynajem, dzierżawę nieruchomości, za wodę, kanalizację, świadczeń alimentacyjnych. Odzyskano ponad 144 tysiące. Następnie gmina realizowała szereg programów wynikających z przepisów prawa. Był to program opieki nad zwierzętami, który nas kosztował ponad 85 tysięcy. Program usuwania azbestu, tam mieliśmy dotacje w wysokości ponad 50 tysięcy. Plan gospodarki niskoemisyjnej, plan ochrony środowiska. Tu jeśli chodzi o folie rolnicze, będziemy w tym roku realizować ten program. Jeżeli chodzi o program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, to tak jak wcześniej wspomniałam, głównie u nas jest to sport i koszt tego realizacji tego programu to było 200 tysięcy złotych. Następny program profilaktyki przeciwdziałania narkomanii, rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami na terenie gminy, w roku 2021 ogólny koszt realizacji tego zadania to był ponad 1 700 000 zł. Na to składa się koszt odbierania odpadów, zagospodarowania na rolnym stawie i koszty obsługi PSZOK-u i pozostałe koszty dotyczą obsługi systemu. Też jest bardzo istotna rzecz. Państwo w 2020 roku podjęli uchwałę o niewyodrębnianiu Funduszu Sołeckiego na rok 2021 i za te pieniądze, które zostały w budżecie, miały być zrealizowane zadania dotyczące gospodarki wodnej i tak też się stało. W roku 2021 przebudowano sieć wodociągową w Gdańsku o długości 970 metrów. Przebudowano sieć wodociągową w Koźminku przy ulicy Najkwaśniewskiej o długości 320 metrów i opracowano dokumentację projektową oraz kosztorys na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Koźminku i Dębsku. I te realizacja tych inwestycji praktycznie nawet przewyższyła kwotę ponad 500 tysięcy, czyli kwotę, która była planowana, która byłaby w budżecie jako fundusz sołecki. I jeszcze w woli takiego uzupełnienia raportu, jeżeli chodzi o Urząd Miejski. Wiadomo, że Urząd Miejski też pracował w obostrzeniach przez cały rok, ale chcę zaznaczyć, że jako jedyny tutaj na okolice byliśmy otwarci i mieliśmy bardzo dużo interesantów, jeżeli chodzi o USC, o profil zaufany, o działalność gospodarczą z okolicznych gmin i też z miasta Kalisza. W roku 2021 wpłynęło 10 508 pism, 1333 faktury, 13 927 maili i 885 pism wpłynęło przez platformę EPUA. Wydano w sumie decyzji administracyjnych 3844. Jeśli chodzi o upomnienia, wystawiono 1718 upomnień i 137 tytułów. Mamy też od 2019 roku w ramach programu Polska Bezgotówkowa wdrożoną możliwość płatności. Zresztą też nie mamy już kasy. Tych płatności w roku 2021 było 198. Jeśli chodzi o profil zaufany, on też działa u nas od 2019 roku. W 2021 potwierdziliśmy 408 profili zaufanych. Mamy też zamiast systemu SMS-owego mamy system e-kurenda, jeżeli chodzi o liczbę osób, które się zarejestrowały, to jest praktycznie dwukrotnie większa niż w systemie SMS-owym. Także taki mamy kanał, powiedziałabym, bardzo, bardzo, bardzo dobrze tutaj funkcjonujący. Też kontaktujemy się przez Facebook, tradycyjnie przez kurendy i przez stronę internetową. I jeszcze tutaj na zakończenie tylko chciałabym zaznaczyć, że w 2021 nie wpłynęły żadne skargi na pracowników urzędu, ani też na pracowników i kierowników innych jednostek organizacyjnych. Dziękuję. Punkt 6. Debata nad raportem o stanie gminy Koźminek. W punkcie A głosy radnych. Bardzo proszę, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Nie widzę, dziękuję. W punkcie B tylko zaznaczę, że nie wpłynęła żadna deklaracja od mieszkańców w sprawie debaty, zatem przechodzimy do punktu 7. W punkcie 7 jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Koźminek wotum zaufania. Poproszę teraz przewodniczących komisji o opinię. I tak w kolejności wyczytywania
Komisja rewizyjna. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrz. Ale to nie teraz. Darek, tylko opinia. Aha. Opinia. A to bardzo. Tak, jak zwyczajowo. Zwyczajowo komisja rewizyjna opiniowała po projekt budżetu i głosami 3 osoby za, 2 osoby wstrzymujące zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję. Komisja skargi wniosku. Szanowni Państwo, rozumiem, że nad wotum zaufania, tak? Tak, to jest tak. Mamy tak, 3 głosy, 2 za i 2 wstrzymujące. Dziękuję. Komisja budżetu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja budżetu przy jednym wstrzymującym tak zaakceptowała. Mieszkaniowa. Komisja mieszkaniowa udzieliła wotum zaufania burmistrzowi gminy Koźminek. 2 za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Statutowo-regulaminowa. Komisja statutowa udzieliła wotum zaufania burmistrzowi. 4 głosy za, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Szanowni Państwo. Oświaty, proszę. Komisja oświaty pozytywnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przypomnę, zresztą pewnie radni wiedzą o tym, natomiast w przypadku nieudzielenia wotum zaufania pani burmistrz, rada jest zobowiązana do przedłożenia wojewodzie merytorycznego uzasadnienia. Tak? Żebyście Państwo uczyli. No. Żeby tutaj adwokat tego, co powiedział pan przewodniczący, każda uchwała musi mieć uzasadnienie i w przypadku tej również musi być uzasadnienie i po prostu jeśli szczególnie, znaczy czy przechodzi, czy nie przechodzi, musi mieć uzasadnienie, natomiast szczególnie wówczas, gdyby takie wotum, gdyby taka uchwała w tej sprawie akurat konkretnej nie miała Państwa poparcia, wówczas no, po prostu no, my przystępujemy do obrad z jakimś tam uzasadnieniem, tak, że po prostu zostało udzielone i tyle. Jeśli nie jest udzielone, no to wtedy trzeba merytorycznie odpowiedzieć o przyczynach tego, to tylko tak. To takie uzasadnienie. Tak. No może to rzeczywiście potrzebne. A zatem, drodzy Państwo, przystępujemy do przegłosowania punktu 7. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Koźminek wotum zaufania, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, głosów za oddano 10, wstrzymujących się 3. Zatem pani burmistrz, gratuluję. Otrzymała pani wotum zaufania. Bardzo proszę. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę bardzo. Dla porządku. Szanowni Państwo, wotum zaufania będzie to uchwała numer 53/330/2020. Bardzo proszę pan. Dziękuję bardzo. To ja może odczytam punkt A. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Koźminek za rok ubiegły, planowane dochody w wysokości 42 847 338 zł 3 grosze, zrealizowane w kwocie 42 835 288 zł 99 groszy, co stanowi 99,99% wielkości planowanej. Dochody bieżące zrealizowano w 99,97%, to jest w kwocie 37 193 090 zł i 98 groszy.
Dochody majątkowe wykonane w kwocie 5 642 198 zł i 1 grosz, co stanowi 100% wielkości planowanej. Plan wydatków na koniec 2021 roku to jest 38 418 581 zł i 90 groszy. Został zrealizowany w wysokości 36 313 429 zł i 37 groszy. To jest w wysokości 94,52%. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 3 193 289 zł i 6 groszy. Dotyczyły one m.in. zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej, turystyki, oświaty, bezpieczeństwa publicznego oraz nakładów w infrastrukturę kulturalną i oświetleniową. Poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 2 850 000 zł. Ponadto wykonano dokumentacje projektowe na zadania, na które gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na kwotę ponad 166 000 zł. Przekazano środki w formie dotacji celowej innym podmiotom, to jest powiatowi kaliskiemu, wojewódzkiemu specjalistycznemu zespołowi zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy w kwocie 22 000 zł. Ponadto przekazano wkład finansowy na potrzeb przyszłych udziałów w podwyższonym kapitale spółki oświetlenie uliczne i drogowe na kwotę 8 000 zł. Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 3 192 259 zł i 1 grosz. Rozchody zrealizowano w wysokości 5 532 069 zł i 9 grosz. W ciągu roku spłacono raty zaciągniętych kredytów w kwocie i pożyczek w kwocie 2 247 827 zł i 99 groszy. Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniosło 7 474 043 zł i 52 grosze, co stanowi 17,45% zrealizowanych dochodów. Budżet gminy Koźminek za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6 521 859 zł i 62 grosze na planowaną w wysokości 4 428 753 zł i 13 groszy. Dziękuję. To punkt B teraz, tak? Zapoznanie się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przeczytam uchwałę składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 20 maja 2022 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 8/2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 roku z późniejszymi zmianami w osobach przewodnicząca pani Małgorzata Łuczak, członkowie pani Barbara Dziękowska i pani Agnieszka Zobczyńska, działając na podstawie artykułu 13.5 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wyraża przedłożony przez burmistrza gminy Koźminek sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Koźminek opinią pozytywną. Uzasadnienie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu gminy Koźminek w 2021 roku oraz informacja o stanie mienia komunalnego przedłożony tutejszej Izbie w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową na 2021 rok, uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek oraz ze sprawozdaniami budżetowymi o symbolu LB. Przedłożone przez burmistrza gminy Koźminek sprawozdanie zostało opracowane w formie opisowej i tabelarycznej. W części opisowej sprawozdania przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów i wydatków. W tej części omówiono także realizację dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
W zakresie dochodów określono ich źródła w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wskazano na poziom zaległości i podejmowane działania mające na celu ich wyegzekwowanie. W odniesieniu do wydatków przedstawiono ich rzeczowe wykorzystanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W sprawozdaniu zawarto informacje o wielkości zobowiązań gminy. Wskazano, iż w 2021 roku jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych. W części tabelarycznej sprawozdania realizacja dochodów i wydatków zostały przedstawione w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Ponadto w części tej zawarto m.in. informacje o realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych, o udzielonych z budżetu gminy dotacjach, o realizacji planu przychodów i rozchodów. W sprawozdaniu zawarto informacje o stopniu realizacji programów wieloletnich, wypełniając tym samym dyspozycję z przepisu artykułu 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W sprawozdaniu odniesiono się do zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z przepisem artykułu 269 pkt 2. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2021 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych o symbolu RB wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych w tutejszej Izbie. Z przedłożonego tutejszej Izbie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż wynik budżetu roku 2021 to nadwyżka w kwocie 6 521 859,62 zł, bowiem dochody zrealizowano w wysokości 42 835 288,99 zł, co stanowi 99,97% wielkości planowanej. Z tego dochody bieżące wykonano w wysokości 37 193 090,98 zł. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 5 642 198,01 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 36 313 429,37 zł, co stanowi 94,52% wielkości planowanej. Z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 33 120 140,31 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 193 289,06 zł. Planowane przychody wykonano w wysokości 3 192 259,01 zł, co stanowi 289,33% planu. Z tego przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości 877 783,35 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 2 088 946,05 zł, które nie zostały zaangażowane w planie przychodów budżetowych. Z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 255 529,61 zł, co stanowi 100% planu. Planowane rozchody wykonano w kwocie 5 532 069,09 zł, co stanowi 100% planu. Rozchody te zostały przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 247 827,99 zł oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 3 284 241,10 zł. Wykonane na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki bieżące budżetu były niższe od wykonanych dochodów bieżących. Zatem spełniony został wymóg określony przepisem artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dane te potwierdza sprawozdanie RBNDS o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 roku. Z przedmiotowego sprawozdania przedłożonego przez burmistrza gminy, jak i ze sprawozdania RBZ, kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń sporządzonego według stanu na koniec 4 kwartału 2021 roku wynika, iż zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 7 474 043,52 zł, co stanowi 17,45% wykonanych dochodów.
zobowiązania wymagane nie wystąpiły. Ze sprawozdania RB27R z wykonania planu dochodów budżetowych wynika, iż należności na koniec 2021 roku stanowią kwotę 1 482 649,13 zł, w tym zaległości to kwota 1 342 999,88 zł. W sprawozdaniu wskazano na podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie istniejących zaległości. Zgodnie ze sprawozdaniem burmistrza oraz sprawozdaniem RB28R z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 031 294,67 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Analiza sprawozdania RB28S za 2021 rok wykazała, iż nie wystąpiły przypadki, w których suma wydatków wykonanych z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i zobowiązań niewymagalnych przekracza plan ustalony w budżecie. Wpłaty na rzecz izb rolniczych zostały wykonane na poziomie 2,2%, to jest zgodnie z artykułem 35 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Analiza realizacji wydatków budżetowych w paragrafie 4440, to jest odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wykazała, że przekazane środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie odbiegało od planu, za wyjątkiem wydatków poniesionych w dziale 855, rozdział 855.01, to jest 45,91%, w dziale 750, rozdział 750.11, 99,84%, w dziale 754, 754.12, 99,84% oraz w dziale 855, rozdział 855.04, 99,88%. Z analizy sprawozdania wynika, iż wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 128 188 zł i 6 groszy. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 13 055 zł i 46 groszy, natomiast wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdział 851-54 oraz na program przeciwdziałania narkomanii, rozdział 851-53 zrealizowano w łącznej kwocie 140 725 zł i 32 grosze, to jest 58,08% planowanych wydatków. Skład orzekający wskazuje na postanowienia artykułu 18 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który to przepis określa przeznaczenie uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powiększone o dochody uboczne, to jest odsetki od zaległości, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień i kosztów postępowania egzekucyjnego wyniosło 1 796 488,13 zł. Natomiast wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 1 757 874,05 zł. Zaległości z tytułu niewypłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2021 roku 297 915,20 zł. Nadpłaty 58 821,23 zł. Zobowiązania niewymagalne związane z gospodarką odpadami wyniosły 125 356,14 zł. Skład orzekający zwraca uwagę, że w wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie ujęto wszystkich wydatków związanych z obsługą administracyjną, to jest energia i usługi telekomunikacyjne. Zgodnie z artykułem 6e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i nieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Skład orzekający wskazuje zatem, że rozdział w rozdziale 902
należy ująć zgodnie z wyżej cytowanym przepisem wszystkie wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Skład orzekający stwierdził, iż w niżej określonych podziałkach klasyfikacji budżetowej poniesione zostały wydatki na pokrycie odsetek kar i odszkodowań, a mianowicie dział 600, 616, paragraf 45-60, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ubranych nadmiernej wysokości 31,72 zł, 700, 705, paragraf 45-90, kar i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 65 700, 855-855-02, paragraf 45-80, pozostałe odsetki 2694 zł i 1 grosz. W sprawozdaniu burmistrz wyjaśnił powody poniesienia powyższych wydatków. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok spełnia wymogi określone w artykule 267 ust. 1 pkt 1 i artykule 269 ustawy o finansach publicznych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego gminy Koźminek została opracowana według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku i uwzględnia dane określone przez artykuł 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Podpunkt C. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Szanowni Państwo, ja może kilka słów powiem odnośnie sprawozdania finansowego. Gmina Koźminek zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego, które składa się z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu jednostek budżetowych, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 7 973 558 zł 34 grosze. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 rok, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 58 458 537 zł 83 grosze. Zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące fundusz na koniec roku w kwocie 54 593 453 zł i 67 groszy oraz rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym sporządzony na 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 8 132 018 zł i 81 groszy. Wykazane po stronie aktywów środki pieniężne budżetu wyniosły 7 695 694 zł i 93 grosze. Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat w wysokości 8 132 018 zł i 81 groszy znajduje swoje odzwierciedlenie w zestawieniu zmian funduszu jednostki oraz w bilansie jednostki budżetowej za 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję. Podpunkt D. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę bardzo, jeśli są pytania. Nie widzę, dziękuję. Podpunkt E. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę bardzo, pan. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pan burmistrz. Komisja Rewizyjna na tym posiedzeniu zapoznała się z treścią uchwały numer SO2094-248-222 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Koźminek na rok 2021 przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Przedmiotem analizy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była również załączona do sprawozdania rocznego wykonania budżetu gminy Koźminek za rok 2021. Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31 grudnia 2021
2021 roku. Członkowie komisji zapoznali się z danymi na temat informacji o stanie majątku i zmiana w jego strukturze, jakie nastąpiły w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 30 grudnia 2021 roku. Ponadto rozpatrzono dane na temat wielkości i wartości nieruchomości komunalnej oraz sposobu ich zagospodarowania, które zostały zaprezentowane w układzie przeznaczonym oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne. Zastrzeżeń nie wniesiono. Komisja uznała, że powierzchnia gruntów gminy wykazana w sprawozdaniu jest zgodna z danymi wynikającymi z rejestru gruntów prowadzonego przez inspektora do spraw gospodarki nieruchomości i rolnictwa. Łącznie wynosi ona 203,98 hektara. Wartość finansowego majątku trwałego do odbycia udziałów w spółce oświetlenie uliczne i drogowe. Spółka ZOO, kwota ta wynosi 618 tysięcy. I jest zgodna z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej stan konta 030 finansowy majątku trwałego. Wierzytelności gminy z tytułu podatków lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi zabezpieczone hipotetycznie w wysokości 71,454 groszy. Są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej i należne z tego tytułu dochodu budżetu. Stan inwestycji środków trwałych w budowie stanowi na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 328,171,000. I to dotyczy inwestycji rozpoczętych ujętych w ewidencji urzędu miejskiego gminy Kozminek. Komisja zapoznawcza się z powyższymi informacjami stwierdziła, że są one poprawne i zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowych. Uwag nie wniesiono. W przypadku wszystkich omawianych zadań inwestycyjnych kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty źródłowe. Komisja stwierdziła, że we wszystkich przypadkach faktury opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym, rachunkowym, zatwierdzone do opłaty zawierały anotacje dotyczące przepisów o zamówieniach publicznych, dokonano wstępnej kontroli i zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności zakresu dokumentów oraz sposobu ujęcia dowodów w księgach rachunkowych. Sprawdzono ewidencję według zadań w księgach rachunkowych, które były zgodne ze stanem faktycznym. Uchybień nie stwierdzono. Ponadto komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, które składa się z bilansu z wykonania budżetu gminy za rok 2021, łącznego bilansu rachunku zysków i strat z zestawienia zmian funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej jednostek organizacyjnych gminy. Na podstawie przeglądania analizy danych gmin zawartych z kwotami wynikającymi w ewidencji księgowej członkowie komisji stwierdzili, że są one zgodne i ujęte sprawozdanie finansowe w poprawnej wysokości. Należy dodać, że komisja rewizyjna nie rozpatrywała opinii odnośnie badania finansowego, gdy zgodnie z artykułem 278 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie finansowe gminy Koźminek za rok 2001 nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Gminy Koźminek, liczba mieszkańców ustalona przez GUS na dzień 31 grudnia roku poprzedniego rok, za który jest podjęto sprawozdanie, nie przekracza 150 tysięcy. Komisja
Komisja dokonała porównania uchwalonego budżetu z jego rzeczywistym wykonaniem i stwierdziła, że jego realizacja przebiegała prawidłowo, w sposób legalny i zgodny, co stwierdzono w czasie analizy dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz postanowień zawartych w uchwałach Rady Miejskiej, danych zawartych w sprawozdawczości ewidencji księgowej. Realizacja wydatków poszczególnych jego działań w żadnym wypadku nie była wyższa od przyjętego przez Radę Miejską Gminy Koźmino z planu podmiany. Budżet gminy był budżetem zrównoważonym. Osiągnięte dochody i przychody gminy pokryły w pełni wysokości obligatoryjne wydatki związane z tym zadaniem budżetowym. Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do danych zaprezentowanych informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego. W obradach Komisji Rewizyjnej brało udział 5 radnych za udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek. W głosowaniu jawnym brało udział 5 radnych. Dziękuję. Podpunkt E. Zapoznanie się ze stanowiskiem pozostałych komisji działających przy Radzie Miejskiej Gminy Koźminek po sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2021 rok. I tak w kolejności poproszę przewodniczących Komisja Skarg i Wniosków. Państwo, Komisja Skarg i Wniosków pozytywnie zaopiniowała oba sprawozdania. Dziękuję. Komisja Budżetu. Komisja Budżetu zaopiniowała również pozytywnie. Dziękuję. Mieszkaniowa. Komisja Mieszkaniowa, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie wykonania budżetu za 2021 rok zaopiniowała pozytywnie. 3 za. Dziękuję. Statutowo-regulaminowo. Komisja Statutowa oraz sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Oświaty. Komisja Statutowa zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 53/331/2022. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek za 2021 rok. I tak, w podpunkcie A. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Koźminek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące majątku gminy, zmiany w zasobach majątkowych, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej informacji, w szczególności strukturę majątku gminy Koźminek w układzie podmiotowym, dane o wartości majątku jego umorzenia, czyli wartość netto, strukturę majątku poszczególnych jednostek gminy i opis zmian zaistniałych w stosunku do poprzedniej informacji. Wartość majątku z podziałem na poszczególne wspólnoty mienia komunalnego. Przedstawiają tabele, które są załączone do informacji. W tabelach ukazano stan wartości mienia na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz 31 grudnia 2021 roku, ponieważ informacja o stanie mienia komunalnego sporządza się za pełny rok budżetowy, a także zmianę tych wartości w przedstawianym okresie. Przedstawione w informacji dane zostały sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne. Ponadto informacja zawiera dane o posiadanym majątku trwałym, finansowym, dane o przysługujących prawach, czyli hipoteka, dane o mieniu w użyceniu, informacje o powierzchni gruntów gminnych, informacje o zasobie zagospodarowania mienia, informacje o finansowaniu nakładów na mienie, wykaz i wartość majątku gminy w robotach, wykaz planowanych inwestycji oraz wysokość planowanych nakładów majątkowych.
oraz planowane dochody z mienia komunalnego oraz dochody wykonane. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o majątek, jego struktura, to ogólnie może tutaj przytoczę. Ogółem majątek gminy według stanu na 31 grudnia 2021 roku stanowił 90 939 763 81 groszy, to są wartości brutto. Z tego środki trwałe to wartość 84 640 709 78 groszy. Pozostałe środki trwałe 4 056 715 55 groszy. Zbiory biblioteczne miały wartość 1 030 835 62 grosze. Wartości niematerialne i prawne 265 332 23 grosze. Długoterminowe aktywa finansowe, były to akcje 618 tysięcy oraz inwestycje w toku 328 170 zł i 63 grosze. Dziękuję. Dziękuję. Podpunkt B. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrz gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrz, biorąc pod uwagę ujęte w protokole stwierdzenia, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Koźminek pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium dla burmistrza gminy za 2021 rok. Podpisano 5 członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Podpunkt C. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium burmistrz gminy Koźminek za 2021 rok. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek za 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem nr 8 łamane przez 2022 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2022 roku z późniejszymi zmianami. W składzie przewodnicząca pani Barbara Winkowska, członkowie pani Małgorzata Bekała i pani Agnieszka Nepczyńska, działając na podstawie artykułu 13.8 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. W związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy za 2021 rok wyrażę następującą opinię. Przy piśmie z dnia 9 czerwca 2022 roku numer RFSG 3036.1.2022 doręczonym do dzisiejszej Izby w dniu 9 czerwca 2022 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Koźminek przesłał wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek za 2021 rok. Wyżej wymieniony wniosek został sformułowany w formie uchwały nr 1 łamane przez 2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla burmistrza gminy Koźminek za 2021 rok. W sentencji wyżej wymienionej uchwały Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu gminy Koźminek za 2021 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy za 2021 rok. W uzasadnieniu do wyżej wskazanej uchwały będącej opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Koźminek za 2021 rok podano, iż Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek dokonała oceny kontroli wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Kontrolując wykonanie budżetu, Komisja zapoznała się z uchwałą budżetową i jej zmianami. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Koźminek za 2021 rok oraz opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tym sprawozdaniu, o tym sprawozdaniu, sprawozdaniami budżetowymi za 2021 rok,
sprawozdaniem finansowym za 2021 rok, informacją o stanie mienia komunalnego gminy Koźminek sporządzoną na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz dokumentacją księgową. Dokonując analizy budżetu, komisja posiłkowała się wyjaśnieniami skarbnika gminy. Komisja wykazała, iż w kontroli i ocenie poddała takie zagadnienia jak realizacja dochodów wydatków budżetu, w tym wydatków majątkowych. Komisja wskazała na ilość uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń burmistrza, którymi to aktami dokonywano zmian uchwały budżetowej na 2021 rok, a także na wzrost dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów według stanu na 31 grudnia 2021 roku w stosunku do planu na 1 stycznia 2021 roku, odnosząc się jednocześnie do przyczyn tych zmian. W opinii wskazano na poziom zrealizowanych dochodów w stosunku do ich planowanej wielkości, w tym określono dochody wykonane na poziomie wyższym niż 110% wielkości planowanych oraz dochody wykonane na poziomie niższym niż 90% planu. Komisja dokonała także porównania danych dotyczących dochodów wynikających z ewidencji księgowej z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB27S oraz sprawozdaniu burmistrza. Kontrola ta nie wykazała nieprawidłowości. W zakresie dochodów komisja wskazała również na poziom zaległości oraz podejmowane działania zmierzające do ich wyegzekwowania. Uznała, iż burmistrz wykonywał przypisane mu obowiązki zmierzające do wyegzekwowania zaległości. W rezultacie powyższego, po wysłuchaniu wyjaśnień skarbnika gminy, komisja stwierdziła, iż nie wnosi zastrzeżeń do wykonania dochodów budżetu gminy Koźminek za 2021 rok. Dokonując analizy wydatków budżetowych, komisja rewizyjna wskazała na poziom ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Komisja nie stwierdziła przekroczeń planowanych kwot wydatków. Komisja, po zapoznaniu się z objaśnieniami zawartymi w sprawozdaniu opisowym burmistrza gminy z realizacji budżetu za 2021 rok, nie wniosła uwag do stopnia wykonania planowanych wydatków. Komisja stwierdziła, iż nie wnosi zastrzeżeń i pozytywnie ocenia realizację planu wydatków za 2021 rok. Z opinii wynika, iż komisja kontrolą objęła stopień realizacji wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku. Określono zakres i przedmiot tej kontroli, analizy. Komisja szczegółową kontrolą objęła poniesione w 2021 roku wydatki na inwestycje w infrastrukturę wodociągową, w tym postępowania przetargowe, źródła finansowania, terminowość wykonania, ewidencję księgową. W wyniku kontroli, jak wynika z opinii komisji, nieprawidłowości czy też uchybień nie stwierdzono. Przedmiotem analizy komisji rewizyjnej była także informacja o stanie mienia komunalnego. Komisja stwierdziła, iż zawarte wyżej wymienione informacje wielkości są poprawne i zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Uwag w tym zakresie nie wniesiono. Rozpatrując sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna uznała, iż zawarte w nim dane są zgodne z wielkościami wynikającymi z ewidencji księgowej. W podsumowaniu komisja rewizyjna stwierdziła, iż w 2021 roku realizacja budżetu przebiegała prawidłowo, w sposób legalny i rzetelny. Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w ramach ustalonego planu. Budżet gminy był budżetem zrównoważonym. Osiągnięte dochody i przychody budżetu pokryły w pełnej wysokości obligatoryjne wydatki związane z przyjętymi zadaniami rzeczowymi. W rezultacie powyższego komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi gminy za 2021 rok. Przedmiotowy wniosek komisja rewizyjna podjęła w głosowaniu jawnym w pełnym składzie jednogłośnie. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Koźminek w sprawie udzielenia burmistrzowi gminy Koźminek absolutorium za 2021 rok został uzasadniony. Dziękuję bardzo. W podpunkcie D dyskusja. Proszę bardzo, jeśli ktoś ma pytania. Nie dyskutuję. Nie widzę, dziękuję. Poproszę przewodniczących komisji poszczególnych o opinię i tak skargi wniosków. Komisja skargi wniosków, o tym nie zaopiniowała. Budżetu. Komisja budżetu zaopiniowała. Mieszkaniowa. Komisja mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Statutowo-regulaminowa. Komisja statutowo zaopiniowała pozytywnie. Oświaty. Dobrze, dziękuję. I w podpunkcie głosowanie i podjęcie uchwały.
Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi gminy Koźminek za 2021 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała numer 53/332/2022. Gratuluję Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo. Ja, jeśli Państwo pozwolą, w tym miejscu chciałabym podziękować. Chciałabym podziękować Pani Sekretarz za wotum zaufania, bo to jest szefowa wszystkich pracowników, a na wotum zaufania składa się cały urząd. I w tym miejscu na ręce Pani Sekretarz bardzo serdeczne podziękowania za to, że robią swoje po prostu tak dobrze, jak mogą. Pani skarbnik, mam ten wywiad, to nie będę tutaj go niosła. Pani skarbnik, bardzo dziękuję. To jest osoba, która dba o finanse i Państwo to sobie, widzę, cenią i za to Pani skarbnik też serdecznie dziękuję. Ja również gratuluję. Dziękuję. Pani skarbnik. Dziękuję bardzo. I ogłaszam 10 minut przerwy.
Wznawiam obrady 53. sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Przechodzimy do punktu 10. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koźminek na lata 2022-2032. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja zwyczajowo już mówię uchwałkę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami w budżecie, ponieważ te uchwały są ze sobą powiązane i jedna wynika z drugiej. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o zmiany budżetu, w projekcie mamy zwiększenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków 444 258 74 grosze. Proszę Państwa, w ramach dochodów wprowadzamy następujące kwoty: 137 250 zł jest to pomoc finansowa z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 metry, które oznaczone są w ewidencji gruntów jako obręb nowy na Kwasin, i te pieniążki plus wkład własny gminy w wysokości 50 tysięcy są właśnie przeznaczone na realizację zadania odnośnie przebudowy drogi w miejscowości Nowy na Kwasin, etap pierwszy. Proszę Państwa, oprócz tego gmina otrzymała informację w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej, która jest przeznaczona na realizację zadań oświatowych. Jest to kwota 184 965 zł. Wpłynęły również środki w wysokości 26 430 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Wpłynęły również środki w wysokości 27 330 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody wielkopolskiego na realizację zasiłków stałych przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej. Proszę Państwa, w ramach dochodów pozostałe kwoty to przede wszystkim jest dostosowanie planu finansowego do bądź jego ustalenie do faktycznych wpływów, jakie nastąpiły w okresie od 1 stycznia do dnia dzisiejszego. Tak więc taki cel trochę uporządkujący budżet po stronie dochodów. Ponadto zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków następuje zmiana klasyfikacji budżetowej odnośnie projektu Polska Cyfrowa, przepraszam, Cyfrowa Gmina. Ten projekt mieliśmy ustalony w budżecie w rozdziale 750-77, a obecnie klasyfikacja tutaj w uchwale proponowana jest w rozdziale 750-95, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to dokonuje się między innymi przeniesienia środków odnośnie zadania przebudowa drogi gminnej nr 675-326 Pester na Kwasie Bogdanu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P. Są to środki, które zostały niewykorzystane w ramach realizacji zadania i są one przeznaczone właśnie między innymi na wkład własny na tą drogę, na którą dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Ponadto, proszę Państwa, 13 500 zł przeznaczamy na odszkodowanie za grunty przyjęte pod drogi gminne w związku z ustalonym planem zagospodarowania wokół zbiornika Murowaniec oraz zabezpieczamy jeszcze o 50 000 środki, jeżeli chodzi o spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. No, mam nadzieję, że te pieniądze już nam starczą, że będziemy mieli już zabezpieczenie planu finansowego do końca roku. Jak Państwo wiecie, te stopy procentowe rosną bardzo szybko, także miejmy nadzieję, że ten plan finansowy, który już teraz ustalamy, już do końca roku nam wystarczy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi natomiast o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, to również
mają odzwierciedlenie tutaj zmiany budżetu. Po pierwsze, następuje również korekta przedsięwzięcia, o którym już mówiłam, odnośnie przebudowy drogi gminnej nr 675-326P Stary na Kwasin Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609P, ponieważ to zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do wieloletnich prognozy finansowych. W związku z powyższym każdorazowa zmiana tego zadania w budżecie rodzi konieczność wykonania zmian w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, dlatego też zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 z kwoty 1 992 342 zł do wysokości 1 940 342 zł oraz łączne nakłady finansowe z 2 044 342 zł do kwoty 1 992 342 zł. Stosownie aktualizuje się również limit zobowiązań. I proszę Państwa, w wieloletniej prognozie finansowej w ślad za tą zmianą, która nastąpiła odnośnie bieżącego roku w sprawie zwiększenia planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek, nastąpiło również przeszacowanie wartości środków zabezpieczonych w poszczególnych latach objętych prognozą właśnie na ten cel, czyli na wydatki związane z obsługą długu. Tak więc to są najważniejsze rzeczy, które macie Państwo przedstawione w projektach uchwał. Dziękuję. Dziękuję. Projektami obydwu uchwał zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę Przewodniczącego o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie dla projektu. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Koźminek na lata 2022-2032? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję, kto się wstrzymał, kto jest przeciw, dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała numer 53/333/2022. Przechodzimy do kolejnego głosowania. W punkcie 11. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Koźminek na 2022 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Thank you.
Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 53/334/2022. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Koźminek na rok szkolny 2022-2023. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ustalenie średniej ceny jednostki paliwa nie jest niezbędne do wyliczenia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły czy rodziców. Średnia cena paliwa została ustalona na podstawie ceny z 10 czerwca 2022 roku i kształtuje się następująco. Benzyna 8,04 zł, olej 7,80 zł, gaz 3,89 zł. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Koźminek na rok szkolny 2022-2023? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 53/335/2022. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Realizujemy kolejną sprzedaż lokalu w tym budynku. Zaznaczę tylko, że poprzednie lokale w ilości 7 zostały sprzedane na rzecz najemców. Lokal numer 6 stanowi pustostan, jest o powierzchni użytkowej 31,77 metra kwadratowego. Proponujemy właśnie tu przetargu ustnego nieograniczonego. No i to cena, aha, jeszcze cena wychowawcza może podam po przetargu stanowi kwotę 52 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę bardzo. Ja tylko chciałam dodać, żeby Państwo wiedzieli, to chodzi o ten budynek tutaj naprzeciwko gminy, tak? Tam jest takie poddasze w formie mieszkania, które jako ostatnie właściwie jest jeszcze w naszym badaniu, więc to jest konsekwencja sprzedaży całego obiektu. Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 53/336/2022. Punkt 14. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stałego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, jest to uchwała uchylająca uchwałę, którą podjęliście Państwo na poprzedniej sesji w związku z rozpoczętym, wszczętym postępowaniem nadzorczym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w stosunku do paragrafu 4 uchwały. Także bardzo proszę o uchylenie uchwały poprzedniej i w ślad za tym kolejnym punktem o podjęcie nowej uchwały poprawionej w sprawie stawek. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowały się Komisje Budżetu i Oświaty. Proszę Przewodniczący. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Oświaty również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeśli są pytania, proszę bardzo.
Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały uklejającej uchwałę, zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała numer 53/337/2022. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności. Proszę. W ślad za uchwaleniem poprzedniej uchwały podejmujemy nową, już całkiem nie zmieniamy żadnych poprzednich, tylko podejmujemy całkiem nową uchwałę w sprawie stawek w kształcie, znaczy stawki nie zmieniły się od uchwały poprzedniej, także stawki nie zmieniamy, po prostu poprawiliśmy pod względem prawnym uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowały się Komisje Budżetu i Oświaty. Proszę o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytania? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki lub worek o określonej pojemności? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała numer 53/338/2022. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 52/328/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek. Proszę bardzo. W uchwale zmieniamy, a właściwie usuwamy słowo sprostowanie. Tytuł uchwały powinien otrzymać brzmienie ujednolicenie nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta. Prosimy. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę o opinię. Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z radnych ma pytania? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 52/328/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie ujednolicenia i sprostowania nazw ulic i placów publicznych na terenie miasta Koźminek, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Będzie to uchwała nr 53/339/2022. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Na Kwasińskiej 16 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Kontynuujemy dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych, teraz już jest użytkowych, budynek przy ulicy Na Kwasińskiej 16. Do jakiś czas zostały sprzedane dwa lokale mieszkalne na rzecz najemców. Obecnie proponujemy tutaj sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się na parterze budynku, lokalu numer 3 i lokalu numer 4. Może jeszcze tutaj zaznaczę, że lokal numer 3, cena wywoławcza do przetargu 130 tysięcy, lokalu numer 4 111 tysięcy i proponujemy tryb przetargu ustnego nieograniczonego. Dziękuję. Dziękuję. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetu. Proszę o opinię.
Komisja Budżetu przyjęła, wstrzymuje te zapisy. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z radnych ma pytanie, proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Nakwasińskiej 16 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, głosów za oddano 8, głosów wstrzymujących się 5. Będzie to uchwała numer 53/340/2022. Tyle w bloku głosowań. Punkt 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności pomiędzy sesjami. Tak. Dyżury, przyjmowanie interesantów, podpisywanie uchwał sesji Rady Miejskiej Gminy, przekazanie burmistrzowi gminy zgłoszonych przez radnych wniosków na ostatniej sesji, przekazanie uchwał do Wydziału Nadzoru i Kontroli, udział w spotkaniach. Tak, 12 czerwca w Koźminku, 12 spotkania Dęciaków, 18 czerwca uroczystość z okazji rocznicy powstania grupy PAN w Pietrzykowie, 19 czerwca gminne święto strażaka w Koźminku, 23 czerwca zakończenie roku szkolnego i pożegnanie ósmoklasistów Szkoła Podstawowa w Koźminku i na Nakwasinie, 24 czerwca zakończenie roku szkolnego i pożegnanie ósmoklasistów Szkoła Podstawowa w Moskurni, 24 czerwca wystawa Szkoła Artystycznego i Kolażu wycięte z codzienności Katarzyny Kaczmarek w Gminnym Centrum Kultury w Koźminku. 26 czerwca wojewódzki przegląd orkiestr Lętych w Liskowie. Ustalenie terminu sesji, zapoznanie się z projektami uchwał, zapoznanie się z protokołem sesji. Punkt 19. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Nie widzę chętnych. To w punkcie 20. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Radny Grubel pierwszy. Chciałem zgłosić naprawę hydrantu okolo mnie, tom numer 5, dzisiaj był pożar. I chyba w 2020 roku jesienią został uszkodzony, do tej pory jest nie naprawiony. Nie? Dziękuję. Radny Zgarda. Panie przewodniczący, panie rado. Ja w sprawie tutaj odparcia wojsk i lewo, atrakcji tutaj nie ma chyba jakiegoś dobrego środka, natomiast a to mogę, aby wejść na przeciw dzieci i młodzieży tutaj z terenu Akwasina, Bogdanowa, Rozala, po rozmowie z panią dyrektor zgodziłem się wziąć jakby taką odpowiedzialność i będę otwierał i bał, aby tam się nie narobiono wielu szkód na boisku. Jeśli chodzi o plac zabaw, to na ten moment ten plac zabaw jest niewygodzony. Jakby wpuścił na plac zabaw, to równie dobrze jest udostępniony cel dla szkoły, a na to pan dyrektor zrozumiały względów, bo jestem za członkiem, wiem, że mam nadzieję, że skorzystany z placu zabaw jest na ten moment niemożliwe. Po powrocie pracowników do szkoły, czyli sierpień, korzystany z placu zabaw. Będzie mu możliwe pod opieką osoby jego opiekuna przykładowo. Jeśli będę mógł. A będę uzgadniał z grupami tej młodzieży, kiedy oni będą chcieli grać, w jakich godzinach, ustalimy jakiś program i będzie można tam korzystać z tego obiektu.
Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Przepraszam. Szanowni Państwo, tutaj pan Darek już to wyjaśnił i no to jest rzeczywiście duże zobowiązanie, które pan radny sobie przyjmuje na swoje barki. No bo tam trzeba po prostu być. Ja też rozmawiałam z panem dyrektorem w tej sprawie i okazuje się, że po prostu rzeczywiście w momencie, kiedy nie ma tam osoby odpowiedzialnej, której można przypisać jakieś zobowiązanie do opieki nad tym miejscem i jej od niej wymagać też później jakiegoś zachowania porządku, to tam, jeżeli młodzież po prostu miała to otwarte, to rzeczywiście dochodziło do takich codziennych i do takich dużych aktów wandalizmu. Tam wjeżdżano na te tereny sportowe kładami, palono grilla na przykład na dachu budynku. Młodzież w kapturach wieczorową porą, trudna do rozpoznania. I tam była taka już uprzejmość pani dyrektor, która polegała na tym, że nawet na prośbę jakiejś grupy został ustanowiony człowiek, który będzie się tym opiekował, który będzie dostawał klucze, będzie się z tych kluczy później rozliczał. Ta osoba po dwóch wejściach i zobaczeniu, co robią koledzy, oddała te klucze i powiedziała, że się nie będzie opiekowała. Także, jak Państwo widzą, tu nie ma złej woli ani z naszej strony, ani ze strony dyrekcji. Rzeczywiście bardzo fajnie byłoby jakby przekazać to komuś, kto na przykład rodzicom, gdyby chcieli z tego placu zabaw na przykład korzystać, żeby przekazać im to zobowiązanie, że okej, ktoś dorosły, odpowiedzialny stoi za tym, że bierze ten obowiązek zostawienia tam jakiegoś porządku po sobie. Także ja tutaj tylko mogę powiedzieć, że dziękuję i gratuluję Panie Darku, że Pan wziął na siebie takie zobowiązanie, bo to rzeczywiście duży ukłon w stronę mieszkańców, żeby ktoś po prostu o to dbał, a nie żeby tylko pozwolić, bo mają taką potrzebę, ale nikt nie chce się później zająć chociażby posprzątaniem. Zawsze było dużo szkieł, butelek, plastików, zniszczeń takich zwyczajnych, więc ja bardzo dziękuję. Ja sobie jakby dopowiem, pan burmistrz z młodzieżą idzie się trochę pogadać, ja przeszedłem. Zanim się stałem pracownikiem szkoły, tam na parkingu działy się cuda. Płuciono szkło, to po rozmowie z młodzieżą dogadałem się, że jak już wypiją to czy co wypiło, czy co, no to zrobiłem im dodatkowe kosze, gdzie oni przebywają i przyczali taki wielki aktu już na parkingu nie było. Dodatkowo sobie to miejsce otworzył. Policja tam bardzo kontroluje to miejsce. Ja widzę miejsce zgromadzenia, to tam trochę ile ektymuje, to także tam no, po prostu idzie się dogadać i liczę na to, że idzie się i się dogadać. Są strony w naszej gminie, że można wpuścić ciemno młodzieży, młodzież się dzieci i potrafią się zachować, natomiast są rejony do tej takiej może kultury takiej czy odpowiedniego zachowania w danym miejscu, no to tak, że oczywiście tam na bieżni będzie remontowana, bo tam miejscami są powyspalane dziury, to samo palono nawet palono ognisko na płycie tego, bo boiska wielofunkcyjnego, także tam zachowanie jednostek powodowało to, że jest opinia taka, że część młodzieży chce korzystać, ale jest tam blisko sklep, także mają wszyscy po drodze, jak widzą co się dzieje, no to przychodzą po towarzyszy, nie zawsze z zamiarem jakiegoś kibicowania, czy wzięcia udziału w zajęciach, tylko po prostu na rozprawia, pokażę. Mimo że są kamery, to młodzież chce tak wyćwaniła, że wchodzą po urodzeniu, zarzucają jakim bluzem na kamerę. Radny Janek, proszę. Szanowni Państwo, ja mam takie pytanie, bo rząd ogłosił 3 tony opału. Nie wiem, czy to na budynek, czy na rodzinę i łącznikiem takim miała być gmina. Czy coś wiadomo na ten temat? Na razie. Jeśli już
już to będzie prawdopodobnie GOPS tutaj tym organem, który, czy tą jednostką, która tym zarządza. Nie? Ale nie ma. Dzisiaj nie mamy żadnych oficjalnych tego typu pytań czy zleceń. Żadnych tego typu decyzji. Zaświadczenie stoi po złożeniu tej deklaracji. Jeśli nie ma więcej zgłoszeń, to pan kierownik pierwszy może tak na interpelację. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pani burmistrz, odpowiadając na wnioski i zapytania radnych z poprzedniej sesji. Wniosek pana radnego Sławomira Wróbla w sprawie wycięcia krzaków przez las Dąbrowski w kierunku miejscowości Nowy Karolew. Po dokonaniu wizji w terenie wniosek jest uzasadniony. Został on przyjęty do realizacji w ramach bieżącego utrzymania dróg na rok bieżący. Wniosek radnego pana Marcina Janaka w sprawie wycięcia krzaków przy drodze powiatowej z Łotki Kserwerów. Przedmiotowy wniosek został przekazany do zarządcy drogi do starostwa powiatowego w Kaliszu. Wniosek pana radnego Jacka Wolniczyka w sprawie przedstawienia wykazu liczbowego wniosków o warunki zawodowe złożone w roku 2022. Wygląda on następująco. Do chwili obecnej w roku bieżącym wpłynęło 37 wniosków o warunki zawodowe, w tym na 17 wniosków na budynki mieszkalne, 2 wnioski na budynki gospodarcze, 2 wnioski na usługowo-handlowe, pozostałe wnioski na ganki, tunele i tym podobne 2, wnioski na ustalenie inwestycji celu publicznego 3. Liczba wydanych pozytywnych decyzji o ustaleniu warunków zawodowych do chwili obecnej 23. Dla porównania w roku 2021 wpłynęło ogółem 73 wnioski, w tym na budynki mieszkalne 41, budynki gospodarcze 17, usługowo-handlowe 1 wniosek, inne wnioski to 13, w tym tunele foliowe, ganki, jak również na zbiorniki na gaz przy domu. Ustalenie inwestycji celów, wniosków na ustalenie inwestycji celów publicznego wpłynęło 6. W sumie wydano 55 pozytywnych decyzji o ustaleniu warunków zawodowych w roku 2021. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie skupiciel. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Ponieważ rozpoczęły się wakacje, siłą rzeczy przy tych upałach, które są w tej chwili przy takiej pogodzie, mnóstwo mieszkańców, dorosłych, młodzieży korzysta z wody. Ja już nie mówię o tych przyjezdnych. Chciałem zapytać, czy były prowadzone, czy przeprowadzone badania wody w naszym zalewie, dlatego że środowisko wodne może stanowić poważne źródło różnego rodzaju bakterii i zakażeń. A no, zaczynają się pojawiać dziwne choroby, których poprzednio nie było. Myślę, że wszystkim zależy na tym, żeby ta kąpiel była bezpieczna i zdrowe. Następny temat to jest tak. Jakiś czas temu byłem na kąpielisku i okazało się, że w bardzo złym stanie technicznym był pomost. Było sporo desek, które są spróchniałe i trzeba tylko momentu, żeby się załamały pod osobą, która tam będzie przechodziła, co grozi dość poważnymi konsekwencjami. A nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zaobserwować w weekendy, jak ogromna liczba ludzi na tym zalewie tam przebywa. I to jest rzeczywiście niebezpieczna historia i trzeba ten temat szybko załatwić. Być może, że to już jest załatwione. Następna sprawa, była mowa o zjeździe linowym przy również zalewie. Chciałem zapytać, kiedy to zostanie zrealizowane, bo sens ten zjazd linowy ma po prostu w wakacje, kiedy dzieciaki, kiedy młodzież ma po prostu wolny czas. Natomiast chyba jeszcze nic się tam w tym zakresie nie dzieje. Chciałem zapytać też, czy coś zmieniło się tam na placu zabaw,
dla dzieci, bo on był w dosyć kiepskim stanie, a kiedyś był taki projekt wyposażenia w nowe zabawki, w nowe urządzenia tego placu zabaw. Chciałem zapytać też pana kierownika Drozdowskiego, czy w wyniku badania tej poręczy stalowej, która jest odchylona i grozi przewróceniem na Bobrowisku, czy w wyniku tego badania powstała jakaś decyzja i kiedy ewentualnie będzie realizowana, jeżeli chodzi o naprawę tego miejsca? Następny temat to jest kwestia inwestycji, o które pytał pan radny Wolniaczyk na poprzedniej radzie. Był tam temat tej inwestycji, która jest przy tym ośrodku uzależnień, który został przeniesiony. Zgodnie z prawem wygląda to w ten sposób, że państwo wydajecie informacje o uwarunkowaniach środowiskowych na podstawie indywidualnej karty przedsięwzięcia, czyli musicie mieć informacje, co tam jest robione. Bo na tej podstawie również zbieracie informacje od inspektora sanitarnego, od Polskich Wód, tym bardziej, że jest to teren leżący na obszarze przyrody chronionej, Dolina Swędrni w okolicach Kalisza. A inwestycja jest na bardzo dużym obszarze, część drzew tam wycięto i ona interesuje i bulwersuje również mieszkańców gminy. I na ten temat odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Chciałbym również zapytać o kwestię bilansu wody, o który pytałem na poprzedniej radzie. W tej chwili warunki są niezwykle trudne i u nas po godzinie 19 wieczorem woda zaczyna ciurkać z kranu. Jeżeli nadal tak będzie, no to będzie po prostu kłopot. Ja nie wiem, jak liczy to pan Drozdowski, ale na podstawie tych uwarunkowań środowiskowych, które zostały wydane dla terenu Józefiny i części nowego Nakwasina, tam ma powstać 53 budynki. W samej tylko tej części. Natomiast pan kierownik z Zakładu Gospodarki Komunalnej podał liczbę jakby przyrzeczonych tych pozwoleń na podłączenie się do wody. I to jest liczba bardzo duża. Przy tej wydajności nie wiem, jak to będzie. Dlatego prosiłem o to, czy jest zrobiony bilans wody. Prosto to zrobić. Każda karta indywidualnego przedsięwzięcia ma podane, projektowane zużycie wody. Jest również bilans poszczególnych ujęć wody. I ten temat dla mnie jest ważny, ale myślę, że nie tylko dla mnie ważny, bo ci mieszkańcy, którzy w tej okolicy tam mojej mieszkają, jak rozmawiamy, też są tym tematem zaniepokojeni. Chciałem panią skarbnik zapytać o taką rzecz. Nie wiem, czy ja dobrze usłyszałem, ale zadłużenie gminy jest na poziomie 7 milionów złotych. Ja chciałbym poprosić o informację, co składa się na to 7 milionów. I ostatni temat dotyczący wakacji i dzieci. Czy są jakieś organizowane formy zainteresowania i spędzania wolnego czasu dla dzieciaków? Ponieważ w tej chwili tam chyba oficjalnie pojawiła się informacja, że są dwa razy po 4 dni takie półkolonie z językiem angielskim, które są organizowane przy współudziale gminy i chyba szkoły językowej z Kalisza. To tyle, bardzo dziękuję. Ktoś z państwa chciałby jeszcze? Szanowni Państwo, ja chciałam uzupełnić, bo wniosek pana radnego Dariusza Zgardy jeszcze składał się z innego zapytania. Zorganizować po wakacjach w szkole podstawowej nowym na Kwasinie dyżur w punktach przedszkolnych i przedszkolu od godziny 7. Na dzień dzisiejszy w planie finansowym szkoły podstawowej nowym na Kwasinie nie ma środków finansowych na takie działania. Brakuje wręcz pieniążków na olej, na wyremontowanie łazienek i sali gimnastycznej. Także no to jeżeli już, to takie działania raczej przyszłościowe,
w następnym budżecie, bo na dzień dzisiejszy naprawdę nie mamy skąd przenieść, żeby uzupełnić te braki. Dziękuję. Dziękuję. Poznał pan w tej kwestii. Często tutaj, często była mowa na radzie, żeby szkoły szukały jakiegoś pomysłu, żeby przyciągnąć dzieci do szkół, przedszkoli. No i nadarzyła się taka okazja, bo rodzice z różnych okolic zgłaszają się do przedszkola, czy do pani Wiatrowna Kraśniewskiej z zapytaniem, czy jest jakieś miejsce, czy jest możliwość przyjęcia do szkoły, do przedszkola, punktu przedszkolnego. No. No, plan jest taki, że na dzień dzisiejszy te możliwości, które szkoła posiada, po prostu wyczerpały taką formułę, ale tutaj co szkoła może zaproponować, dojazdy wiadomo, nie ma w obecnym zakresie, tylko jakieś elastyce te godziny, wydłużono do 16 godziny, super. Ale ja pracuję w szkole, zauważyłem, mnie to też zaniepokoiło, że rodzice jadą do pracy na godzinę siódmą. No, przywożą te dzieciaki młodsze ze starszymi i te młodsze rzeczywiście bez godziny są. Pozostawałem jakby na terenie szkoły, ale nie do końca to tak były objęte opieką. Póki co jeszcze się nic nie stało, ale gdyby się coś stało, dziecko zaginęło albo coś tam dziecko się stało, no to pewnie rodzic alarm podniesie ci ulicy. I stąd wniosek rodziców, że jednak jakieś dyżury, czy jakaś forma bez opieki opinowała od godziny siódmej, bo może rzeczywiście, jak się to w żargonie mówi, że trzeba dmuchać na zimne, a nie być mądry, bo jak się coś stanie. Ja myślę, że nie chodzi tu o jakieś milionowe kwoty, że gdyby to ta sprawa nie jest, a przyrastała z gminy w porozumieniu ze szkołą, myślę, bo nawet 4 czy 5 dzieci warto zatrzymać. Bo z praktyki wiemy, że jak dziecko idzie do przedszkola, do punktu przedszkolnego, to na ogół w tej szkole już zostaje. I no, ciągle walczymy o tych dzieci, ale kiedy można to zrobić, to tak naprawdę elastyczność tygodni można, tutaj rodzice zwiedzają szkołę, przychodzą, bardzo ta szkoła się podoba, jest przyjazna, są dobre opiekunowie, jednak jeszcze trzeba coś dodać do tego, że dzieci ci wyciągną. I tutaj ja nie wiem, ja bym był za tym, żeby jednak taką opieką przyjąć, żeby rodzic odstawiając to dziecko był pewny, że to dziecko ma opiekę, jedzą pod opieką i w ten sposób sukcesywnie, ale będziemy zwiększać ilość dzieci, co za tym pójdzie i subwencja i może inne produkty, bo jak będziemy tak dalej trwalić, uparte nie będziemy proponować jakichś rozwiązań przyjaznych dla rodziców, bo wciąż się mówi o przyjaznych rozwiązaniach dla rodzin, dla rodziców, trudno sobie wyobrazić mamę, która ma córkę dzieci i co pół godziny będzie odwozić każde dziecko przychodzi na godzinę. Ja już wiecie tych swoich
pierwsza klasa, druga klasa, to i od razu przywozi tego małego przedszkolaka. Na jakiś czas są trochę pod opieką tego małego rodzeństwa, ale to nie jest na opieka. Stąd wniosek, rodziców i prośba rodziców skierowana do mnie, ja też sobie pozwoliłem tutaj wstrzymać. Co się z tym zrobi, trudno by powiedzieć, ale myślę, że jeszcze raz się trzeba pochylić i pan będzie rektor, jakie znali rozwiązanie. Nie wiem, ile to będzie. Może 3, może 4, może 5, ale warto zawalczyć o każde dziecko, które chce chodzić, bo za tym idą pieniądze, a jeśli będzie odwrotnie, no to takie pieniądze będą ubywać, a i tak gmina będzie musiała, więcej będzie musiała do okładać i to wyjdzie na. Wyjdzie to na minus w ogólnym rozrachunku. Proszę. Szanowni Państwo, żeby było jasne, że gmina naprawdę troszczy się o tę substancję i strukturę szkolną i przedszkolną, to chciałam też, oczywiście, że tak, że każde dziecko zatrzymane jest naszym jakimś dobrem, aczkolwiek myśmy już też podejmowali takie próby właśnie przedłużenia godzin. Proszę mi wierzyć, jeśli przedłużymy w jednej szkole, to nie jest też takie, że w tej szkole przedłużymy, a inne się nie odezwą. Natychmiast odezwą się inne szkoły, to mimo tego, że tutaj to jest jakaś tam powiedzmy kwota, a około nie wiem, 10 tysięcy zakładając dla jednej szkoły, to jak już wszystkie trzy szkoły chcą szybciej, no to mamy kolejne tysiące. Druga sprawa, drodzy Państwo, tego typu jakby oczekiwania rodziców są usprawiedliwione z poziomu interesu rodziców. Natomiast zobaczcie Państwo części rodziców. A jeśli będziemy mieli od 7, to za chwilę będą rodzice, którzy jadą na wcześniejszą godzinę. I być może, skoro już o jedną godzinę przesunęliśmy, to dlaczego o jeszcze kolejne pół czy kolejną godzinę nie przesunąć? Proszę zauważyć, akurat szkoły na Kwasinie, wszystkie szkoły chcemy mocno dofinansować i bardzo dużo środków skierowaliśmy na ten obszar. W Nowym Nakwasinie została zrobiona droga dojazdowa dla rodziców, żeby nie grzęzli w tym błocie czy piachu. Będzie robiona nawierzchnia na tej bieżni, tak. Łazienki wymagają remontu i to jest też, drodzy Państwo, przez chwilę nas przeraziła kwota, którą nam zaproponowano, ale się okazuje, że ona jest nie do udźwignięcia, bo ona jest dwukrotnie wyższa, czyli nie mówiliśmy o 70 tysiącach, które przyszedł jakiś tam pierwszy ogląd sytuacji nam pokazał. Okazuje się, że to jest 150 tysięcy, żeby zrobić te łazienki. I to właściwie końca nie ma to, co by właściwie chciało się zrobić. Do tego tam się okazuje, trzeba zrobić też jakieś uporządkowanie sytuacji kanalizacyjnej. Tak? Tam mamy jakiś taki dylemat, w którą stronę to poprowadzić ten proces. Więc ja wszystko jestem w stanie zrozumieć, natomiast jeżeli tak duże pieniądze wkładamy tutaj we wsparcie tej przestrzeni oświatowej, to trudno się dziwić, że brakuje nam na te mniejsze, bo tak jak powiedziałam, to nawet jeśli to jest 7, 8 czy 10 tysięcy na ten rok czy na kolejny, to za chwilę będzie szkoła w Koźminku też powie, dlaczego ma na Kwasie, a dlaczego my nie możemy. Za chwilę kolejne rodzice wnosili kolejny godzin i proszę mi wierzyć, tych godzin w naszych szkołach my nie ucinamy. Jeżeli jest potrzeba nauczyciela wspierającego, zawsze znajdziemy pieniądze. Jeżeli jest potrzeba jakiegoś indywidualnego podejścia do dziecka i w ślad za tym potrzebny jest nauczyciel, którego należy temu dziecku jakoś zapewnić, to robimy. Nasze szkoły, ostatnio byliśmy na zakończeniu roku, są ludzie z kuratorium, zachwycają się, mówiąc, że te nasze szkoły są naprawdę piękne, dobrze prowadzone, zadbane, że naprawdę miejskie szkoły mogłyby się uczyć tego, jak my tutaj sobie z tą materią radzimy, więc sami Państwo wiedzą, jaki budżet jest, bo każdy z Państwa widzi te cyfry, my nie mamy innych, tak? Więc pytanie, no właśnie, Pan Marek Cieślak prosi o wsparcie,
z której działki mam mu zabrać, no, z której działki mam dorzucić teraz do tej oświaty. Bardzo chętnie bym to zrobiła, to nie ma żadnej naszej jakiejś niechęci czy złej woli, ale te tysiące, nawet nieduże na początku, sumarycznie w ciągu roku, tu 7, tu 10, tu 12 tysięcy, tak jak Państwu mówiłam, chociażby takie nieprzewidziane koszty, jak robimy remont rolnika dużym wysiłkiem, ale nagle pojawia się szatnia dla zawodników, którą trzeba ustawić. To jest ileś tam 12 tysięcy, które by trzeba było wydać, żeby to, żeby nie zakłócić jakby rytmu rozgrywek. Nieprzewidziany koszt już nam ze sportu znika. I gdybyśmy mieli te pieniądze, moglibyśmy panu Markowi, nie wiem, 5-7 tysięcy dać. Ale pani Monika, która zajmuje się finansami, czy jakby w jej budżecie jest to gwarantowany ten wkład do sportu, no też w którymś momencie ma przyjść do pani skarbnik i powiedzieć, to proszę mi dać znowu 20 tysięcy, a pani skarbnik mówi, ok, no to nie zrobimy drogi, to nie zrobimy wody, to nie zrobimy czegoś innego. Te drobne rzeczy, które na różnych biurkach w urzędzie się pojawiają, powodują sumarycznie dużą kwotę, którą jeśli pani skarbnik skądś zabierze, to nie zrobi jakiejś dużej planowanej inwestycji na końcu. Zatem, tak jak powiedziałam, na razie musimy się wstrzymać, bo ten rok jest bardzo trudny. Mamy tych inwestycji szalenie dużo, ten budżet jest bardzo mocno obciążony i po prostu próbujemy oszczędzić na tym, nie na jakości, nie na dobru dziecka. Oczywiście, jak Państwo wiedzą, mamy rozbudowę przedszkola zaplanowaną, mamy rozbudowę, teraz będzie robiona muskulnia, sala gimnastyczna, mamy robione przedszkole w Koźminku, duże remonty boisk, więc my w te szkoły naprawdę bardzo duże środki i bardzo dużą uwagę lokujemy, więc no są rzeczy, przy których musimy po prostu podejmować takie decyzje, czasami no też dla nas niekomfortowe, ale no z czegoś czasem trzeba zrezygnować, żeby zrobić inną rzecz. Proszę. Panie Burmistrzu, ma Pani rację w tym, co Pani mówi, ale ma rację również Pan Darek w tym, co mówi. Nie wiem, czy nie warto się jednak zastanowić, czy czegoś w ciągu roku nie uda się zrobić, bo być może w tych wszystkich remontach i pracach, które są dla dobra dzieci, po prostu zginą dzieci. Zgubimy je po drodze. Te dzieciaki, które przychodzą godzinę, półtorej wcześniej do szkoły i nie mają z sobą co zrobić. Może znajdzie się jakieś takie rozwiązanie, które pozwoli taką inicjatywę wykorzystać. Czy ja widzę taką możliwość, jeżeli zrezygnujemy z jakiejś inwestycji na przykład, to możemy, no bo tylko tak, no bo ja nie jestem czarodziejką, która ma ten budżet nie wiadomo jaki. To nie jest tak, że ja nie chcę, żeby było jasne. Ja to rozumiem, no, więc może rada się jeśli zrezygnujemy na przykład z inwestycji boiska jakiegoś, no to możemy, to o to przede wszystkim zabiegają. Znaczy, bo tutaj wspomniał o tym Pan Radny, żeby było też dla Państwa jasne. Dyrekcje nie wnioskują czegoś takiego. Dyrekcje nie wnioskują, to są przecież pierwsze ogniwa, które widzą potrzeby swojej placówki. Więc nie dostałam takiego zapytania od dyrekcji, tylko od radnego i mówię to, co mogę, jakby w odpowiedzi. Ale dyrekcje chcą właśnie naprawienia boiska, poprawy warunków w szkole, a żadna nie zwróciła się z prośbą o właśnie o wydłużenie godzin. Burmistrz, nikt nie lubi sobie dodawać pracy. Myślę, że dyrekcja zdaje sobie sprawę z kłopotów, które się z tym wiążą. Jeżeli chodzi o kwestię boisk, za moment po wakacjach przed nami jest wrzesień, październik, listopad, przychodzi zima, te boiska są nieużywane aż do wiosny. Czyli może ewentualnie coś można przełożyć na przyszły rok, nie wiem, coś z czegoś zrezygnować, coś co nie jest pierwszą potrzebą. A dla tych dzieciaków w okresie jesienno-zimowym trudne są. No zimą można, bo to oczywiście podadowi, Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie widzę chętnych do zabierania głosu, zamykam obrady 53. sesji Rady Miejskiej Gminy Koźminek. Dziękuję Państwu za przybycie. Oczywiście tradycyjnie proszę jeszcze o chwilę zostać.